Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture is Coming. Rapture is Coming. Słuchajcie, chcę z wami spotkać się na żywo. Ale do was prośba i takie pytanie, kiedy byście chcieliby spotkać się na żywo? Ja mówię to osób, które chcą spotkać się na żywo, niektóre sobie tam będą jakieś tam bezsensowne komentarze pisać. Pamiętajcie, że za bezsensowne komentarze, w ogóle te takie zaczepne, w ogóle, które są w ogóle nie na miejscu, po prostu jesteście zblokowani. Więc nie ma potem po prostu możliwości pisania komentarzy. Pamiętajcie o tym. Czasami też wiem, że podobno blokuje też, słyszałam podobno ostatnio YouTube blokuje jakieś komentarze, dodawać komentarze, nie wiem dlaczego. Gdy zaczyna się kanał na YouTubie, zaczyna się coraz bardziej robić po prostu popularny, to on zaczyna po prostu hamować to wszystko, żeby po prostu go nie było widać. Zwłaszcza Boże kanały zauważyłam, bo dużo o tym słyszałam od innych osób, że nawet są jakby zabierani w ogóle subskrybenci i w ogóle. Może to ci, którzy w ogóle na przykład nic nie robią na kanale, nie wiem, ale zauważyłam, że to jest przeważnie, jeżeli chodzi o kanały Boże. Więc miejmy to na uwadze. Ja to sobie codziennie sprawdzam, ile mam osób, bo wiadomo, wchodzę praktycznie codziennie na kanał, ale tak tylko wam chciałam o tym powiedzieć. Także piszcie komentarze, bo to też tu się wiadomo przydaje, żeby ten kanał był widoczny dla innych osób. I dajcie znać w komentarzu. Możecie tak samo sobie zadawać pytania właśnie już, co byście chcieli ode mnie jeszcze usłyszeć, bo od kilku dni chodzi ze mną właśnie to, by zrobić tego live'a. Więc dajcie po prostu mi znać w komentarzu, co chcielibyście usłyszeć i oczywiście bądźcie też na tym live'ie, żebym miała chociaż z kimś porozmawiać ochotę tutaj i żeby ktoś was też miał ochotę tutaj ze mną pogadać, bo wiadomo, nie będę mówiła sama do siebie. Także dajcie mi znać kiedy, o której godzinie, jak to moglibyśmy tutaj zrobić. Ja jestem tu otwarta, ale wiem, że mam to właśnie to po prostu z wami zrobić, żeby też to oczywiście najbardziej rozważyć te rzeczy najbardziej Boże, tak jak ja to ogólnie tutaj widzę. Więc sobie zapiszcie pytania, które macie do mnie podczas tych filmików bądź w komentarzach. Myślę tutaj sobie, że no warto po prostu porozmawiać. Może też właśnie pomodlić się razem. To będzie też taki główny nasz cel, by się, słuchajcie, pomodlić razem, więc jak ktoś będzie chory na coś, dajcie tak samo znać. Też tu wiele razy modliłam się o wiele razy o osoby, które były chore i były uzdrawiane. Więc myślę, że to też będzie Boży czas, by po prostu by Bóg mógł was dotknąć w jakikolwiek sposób, na tyle, ile Bóg będzie chciał mnie wykorzystać i użyć. Ja tylko tutaj służę jako narzędzie po prostu Boże i to, co Bóg chce zrobić, to właśnie chcę, żeby tak było. Także dajcie proszę znać w komentarzu i oczywiście, kiedy się spotykamy, o której godzinie. Ja jestem tutaj oczywiście dostępna mniej więcej w jakichś tam godzinach i oczywiście poinformuję was o tym na pewno, że będzie taki live. Także do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Bajo! Z Bogiem!